Żeby pan przeczytał artykuł 23 tej... Jeszcze raz panu mówię. Proszę usiąść na miejsce. Proszę usiąść na miejsce, jeżeli pan chce być naszym uczestnikiem. Drodzy państwo, było głosowanie, w którym daliście mi pełnomocnictwo do ustalania porządku. Podjąłem decyzję, że będzie to debata na temat infamisów. Panowie stają kontra, ponieważ mam wrażenie, że boją się nadawania infamii naszym wrogom ojczyzny. W związku z tym, rzeczywiście... Kłamstwo to jest! Przecież ja tylko wyczytałem definicję. Pana definicję. Beto! To nie jest moja definicja, tylko z książki. Drodzy państwo, w takim razie podejmuję pierwszą uchwałę. Uważam, że panowie powinni być wyrugowani z tych obrad. Poddaję to pod głosowanie. Kto jest za, proszę podnieść zielone kartki. Dwie ruki. 10 minut na opuszczenie sali, jeżeli nie są objęci uchwały. Proszę tego nie robić. Proszę, kto jest za? Kto jest za? Jeden, dwa. To jest za wyrukowaniem panu. Powinni opuścić tą salę. Bo psują, niszczą obrady. Ja jestem za debatą. Nie, ja podejmuję. Nie ma debaty. Szczera, za prawdę, którą się mówi. Jaką prawdę za panu? Ja nie są słucha. Gdzie są słucha? Składałem książkę. Dobrze, bo tutaj z tej książki. Ja się kulturalnie zachowuję, tylko mi odbieram głos. Ja chciałem gdzieś się na tym grupie, nie się nie dać, ponieważ tak jak musimy powiedzieć, o czym rozmawiamy. Czy może pan powiedzieć dokładnie, o czym nie... Czy jesteśmy za wyrugowaniem posła Jacka Kościółka i Radosława Patlewicza z tych obrad? Wyrugowaniem, znaczy mają obowiązek wyjść stąd. W ciągu 10 minut. Pod rygorem infamii. Infamia się nałoży już w tym momencie sama, drodzy państwo, także ja nie będę nakładał infamii. Jeżeli te osoby nie wyjdą, będzie samoistna automatyczna infamia. Przekonają się, jak to działa, tak? Przekonają się. I państwo też przy okazji. Zdamy sobie radę z takim postępowaniem. Pan Kościółek uważa, że ja powinienem coś przesuwać, kiedy już było głosowanie w tej sprawie, że ja mam pełnomocnictwo ustalania porządku. Zaraz będzie werdykt. To już będzie uchwała i sankcja. Zaraz podejmę decyzję. Panie marszałku, może przerwę 10 minut. Musimy podliczyć i ogłosić. Tak, ogłoszamy. Ale myślę, że chcielibyśmy to, że... Proszę o spokój. Zagłosowali. 9 głosów za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące się. Ja bym proponował powtórzyć jeszcze, bo tutaj... Proponuję przerwę i powtórzyć po 10 minutach. Drodzy państwo, nie. Jest od razu reasumpcja. Nie zgadza się ilościowo. Jeszcze raz, ponieważ każdy niech się odważy. Jak ktoś nie chce, żółta kartka jest, czyli wstrzymuje się. Jest czerwona kartka, czyli przeciw i zielona jest za. Nikogo, broń Boże, nie namawiam. Nikogo nie wstrzymuję. Ja tylko chcę, żeby każdy się odważył, podjął decyzję. Ponieważ panowie naprawdę utrudniają prowadzenie obrad, tak? Rugi w sensie rugów nie są nic złym, bo panowie mogą się opamiętać, przyjechać następne. Natomiast jeszcze to przemyślę, czy mogą na następny, ale generalnie powinniśmy z tych obrad wyjść, tak? Psują nam możliwość tutaj debatowania, obradowania. Ewidentnie, pan Patlewicz zrobił bardzo dużo złego w internecie, bardzo dużo. Ale przegłosujemy też to, panie. Natomiast niech pan mi zaufa, panie Krzysztofie, że przyjeżdża osoba, która uważa, że jest marszałkiem ziemi krosińskiej. Nigdy nie widziałem takiego pana, żeby pan zrobił jakiś sejmik, pan Patlewicz. To jest uzurpator kompletny. To samo pan Kościółek, obydwoje są z partii Korwin przy okazji prawdopodobnie, tak? Nie, nie jestem. A pan Kościółek jest? Nie jestem. Słyszeli tej. Było 10 sesji, 9 sesji bez rugów, no niestety 10 jest z rugami. Dalej jest 9 za. 9 za. 6 jest przeciw. To powinno być 5.
5 wstrzymujących się. Ja nie policzyłem chyba wtedy, bo panowie dyskutowali, jest właśnie zainteresowani i chyba nie policzyłem jednego głosu. Tak, 9 głosów jest za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących się. Proszę Państwa, ja podejmuję taką decyzję uchwały Sancy. Nie przeważającą, ale jednak większością głosów uważam, że panowie powinni opuścić te obrady, opamiętać się. Jeżeli mają życzenia, mogą przyjść. Uważam, nie daję tu rygoru infami, bo jest za słaby głos. Nie daję rygoru infami. Daję tylko rygor taki, że powinni opuścić, zastanowić się, przedyskutować. Dlatego ogłoszę 10 minut, czy są w stanie ochłonąć i przyjść na drugą część popołudniową, ale bez już wyrywania się. Tą część, czyli dopołudniową, powinni opuścić. Taka jest moja decyzja. Na drugą sesję ich dopuszczam. Natomiast pod warunkiem, że już nie będą przeszkadzać. Ta sesja dopołudniowa jest bez tych panów, dobrze? Mogę coś powiedzieć? Może pan coś powiedzieć. Bardzo proszę. Ale przed kamerą. Przed kamerą. Bardzo proszę. Każdy ma swój ostatni głos. Głos odbrany. Czy według pana marszałka przeszkadzanie to jest przeczytanie definicji z książki? Dziękuję. Pan Kościółek chce zabrać głos? Czy pan chce zabrać głos? Chwileczkę, muszę się przygotować. Dobrze. Drodzy Państwo, ja uważam, że takim osobom należy się głos i pan powiedział swoje, natomiast nie do końca jest tak, jak pan powiedział. Wszyscy byli świadkami to, co pan robił. Pan po prostu przeszkadzał. Pan powinien się zachować w ten sposób, że pan poddaje pewną rzecz pod debatę i ona i tak będzie głosowana i to pan Krzysztof to powiedział panu i pan o tym wiedział, że będziemy teraz procedować nad definicją. Trzeba tylko się było zachować cierpliwie i nienerwowo. Ja nie wyrażam tutaj nerwu, dlatego nie obejmuję tych panów, jeszcze raz podkreślam, żadną infamią z tytułu tych ruchów. Te ruchy mówią tyle, panowie musicie ochłonąć, to się kiedyś mówiło, gorące głowy, tak? Macie zbyt gorące głowy. Nie zarzucam wam nic innego oprócz tego, że psujecie obrady poprzez swoją temperaturę, swoją krewkość i to utrudnia po prostu, tak? Tylko tyle. W związku z tym oczywiście poddajemy pod głosowanie kwestię definicji. Definicja w skrócie polega na tym, że infamia jest rozumiana, była i jest rozumiana jako niesława. Takiej osobie nie powinniśmy się odkłaniać, podawać ręki i publicznie ją szanować. Natomiast broń Boże używać aktów przemocy fizycznej lub słownej. Słowny oznacza ty taki, owaki i tak dalej, i tak dalej. Albo zachowanie guru pana Kościółka, czyli Korwina Mikke, który spoliczkował pana Boniego. Nie o to tu chodzi. My z panem Boniem sobie właśnie poradzimy w formule infamii, a nie poprzez formułę spoliczkowania. W związku z tym, jeszcze raz mówię, i proszę, żebyście teraz panowie jako wyrugowani ten głos, proszę panie, nie liczyć panie Krzysztofie, tych głosów i głosujemy. Czy taka definicja państwu odpowiada infamii, którą powiedziałem? I proszę policzyć, teraz jest 18 ziem. Osiemnasta ziemia jest moja. 18 głosów jest za, czyli jednogłośnie, jednomyślnie. Jednogłośnie jest. 18 głosów za. Panowie wyrugowani, możecie usiąść z tyłu. Nie mam nic przeciwko, jeżeli nie będzie się nic mówić. Nam nie przeszkadza wasza obecność. Możecie siedzieć, nie musicie opuszczać tych sali. Do południa macie, jakby tutaj powiedzieć, jak na ławce hokejowej macie te ileś tam minut kary i pokornie ją. Poprzez głosowanie pokornie ją odbędźcie tą karę i możecie spokojnie wrócić po południu. Nie ma nic tutaj na przeszkodzie. Nie jesteście objęci żadną infamią. Jestem ziemi nowosądeckiej, w związku z tym będę mówił prawdę, tak jak mnie ziemia upoważniła. Proszę tu przejść przed kamerę. Proszę to powiedzieć. Daję panu ostatnie 5 minut do tej sesji. Ogłaszam potem przerwę. Pan w tej sesji proszę, żeby nie zabierał głosu, a głosowanie pana i tak się nie liczy. Więc proszę powiedzieć ostatnie słowo. Jestem reprezentantem ziemi nowosądeckiej. Marszałkiem ziemi nowosądeckiej. Ziemia nowosądecka mi tutaj pewne wytyczne kazała, żebym ja to przekazał. Niezależnie czy się pan marszałek na mnie pogniewał, czy pan marszałek będzie mnie tutaj rugował, ja te sprawy i tak podniosę. Czy będę miał prawo głosu, czy tego prawa głosu nie mam. Bo pan marszałek jest tylko tutaj moderatorem, a ja odpowiadam za ludzi na mojej ziemi. Pan marszałek nie może mnie jako wolnego posła o cokolwiek mi zakazać, to jest naruszenie mojej wolności, naruszenie honoru mojej ziemi. Dziękuję. Marszałek, proszę o
Czy, przepraszam, czy wyrugowani zostali cała ziemia, czy tylko marszałkowie? Nie, nie, wyrugowane zostały konkretne osoby, drodzy Państwo, no, żadna ziemia. Czyli jeżeli ktoś jest z innej ziemi, to automatycznie stał się marszałkiem. Ktoś jest z innej ziemi? To jest tam z ziemi śląsko-sędeckiej. Pan jest teraz marszałkiem. I w zastępstwie, bo pana jakby nie ma, pan może głosować. Czyli jeden czas. Tak? Pan... Teraz tak, to pytanie do pana, jak pan reprezentuje, jak pan rozumie w ramach gminy Ziemi-Nowosądeckiej, bo teraz pan jest marszałkiem, jak pan tak. Wstrzymuje się. Dobrze. Także jest ktoś z ziemi krośnieńskiej jeszcze? Nie ma. No tak to działa, panowie, nie gniewajcie się, ale po prostu za dużo jest emocji. Jeszcze raz mówię, podjąłem tylko takie środki, które wydają mi się minimalistyczne. Ponieważ ja uważam, że i w panu Potlewiczu jest potencjał, i w panu Kościółku jest potencjał. Ale muszą się podporządkować zasadom obrad, a nie zasadom widzimisię, drodzy państwo. Zasady na piśmie, proszę. Na piśmie, na jakiej podstawie pan odbiegł? Dobrze, dobrze, drodzy państwo. Ja polecam państwu tekst z ustawy z 13 maja 1791 roku i prawo zwyczajowe Oruga. Prawo zwyczajowe Oruga. Pan już nie ma głosu, panie Potlewicz. Ale pan się powołuje na tę ustawę. Panie Potlewicz, nie ma... Fragment tej ustawy, no przecież... Panie Potlewicz. Mamy 10 minut, żeby się odwołać do pana tego. Jeszcze panie Potlewicz, macie w tej sesji, możecie zabierać głos w innych gremiach. Możecie wystąpić sobie w internecie, tu nie. Dobrze, tutaj... Nie macie już głosu. Ja chciałbym tylko przeczytać artykuł 23 tej pana. Czy pan zrozumiał głosowanie Oruga? Było głosowanie w tej kwestii. Prawie nie zrozumiałem, bo nie ma podstawy prawnej do takiego głosowania. To jest tylko pana wymysł. Za chwilę będzie, przepraszam, bez nazwy, panowie. To jest nasz wymysł. Tak. Nasz, wszystkich tych tutaj. Przychodzicie, pamięta pan swoje zdjęcie? Wolna Galicja. Tak. No. Tak. Dziękuję bardzo. Przedstawić Wolna państwu. Galicja. Na czym polega Wolna Galicja? Nie. Nieważne. Wolna Galicja. Dlaczego pan reklamuje wobec tego? Pan reklamuje. Ale pan to powiedział, ja o tym nie mówię. Proszę państwa, czy ktoś tutaj widzi zdjęcie Wolnej Galicji? To jest twój. Marszałek zrobił minimum co w stosunku do panu można było zrobić. Panie Solna! Wyście!